Dzień dobry, piękni ludzie. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, zimowy, śnieżny dzień. Poranna rutynka w postaci strasznie dużo cytryny, w sensie bardzo kwaśna ta cytryna i ciepła woda. Zrobiłam dzisiaj mały trening, ale jestem świeżo po antybiotykoterapii i po prostu mam tak siły nie, tak siły nie, że hej. Spałam dzisiaj w tym ustrojstwie, to się podobno nazywa kałamarnica do włosów albo leniwa lokówka. Julia mi to znalazła w TK Maxie. Wczoraj postanowiłam w końcu tego użyć, chociaż był potrzebny tutorial, którego nie znalazłam. Znalazłam tylko zdjęcia i na tej podstawie swoją własną inteligencją wydedukowałam, co należy zrobić. I Julia powiedziała, że wyglądam trochę jak ośmiornica, a trochę jak Kurt Cobain, który się nie czesał. Spałam w tym ustrojstwie, w międzyczasie mnie to dusiło, chociaż to jest w ogóle bardzo luźne. Ale i tak czuję takie napięcie w buzi, dlatego że byłyśmy wczoraj wieczorem na powięziowym masażu twarzy i mam takie poczucie, że moja twarz, chociaż był on w miarę delikatnym masażem, tylko dwa razy coś tam mnie delikatnie zabolało, a właściwie poczułam dyskomfort, to teraz czuję, że mam taką bardzo tkliwą tą buzię, a dzisiaj dzień pełen wyzwań, to znaczy przegląd samochodu. Wczoraj byłam nawet z tej okazji w warsztacie, kilka rzeczy ogarnąć, chociaż to właściwie nie były rzeczy potrzebne do przeglądu, no ale tak się zbiegło. W sumie nawet jakby to się dało załatwić w ciągu jednego dnia, to też bym nie narzekała, ale w ciągu dwóch dni okej. Ten raz w roku, w tej porze zimowej, zajmujemy się właśnie takimi rzeczami. Wróciłam z przeglądu samochodu. Samochód, przegląd przeszedł. Ja trochę gorzej. Ale tak, mam kilka rzeczy do zrobienia dziś i pomyślałam, że zacznę od szybkiego makijażu właściwie rzecz ujmując. A potem zdejmiemy razem to i jestem po prostu mega ciekawa. Jestem, sorry, bo nie wiem, czy mam spatrzeć w swoje oczy. Czy gdzieś tam, prawda? Gdzieś tam, no wasze oczy mam patrzeć. No ale spróbuję gdzieś tam to jakby po prostu gdzieś tam też połączyć może. Szybki make-up został poczyniony. Trzeba jakby jeszcze zrobić gdzieś tam wykończenie tego wszystkiego, czyli w moim przypadku to są gdzieś tam kropeczki, które może ludzie myślą, że są wytatuowane, ale nie są. Znaczy są jednorazowe. Cyk. Cyk. Usta. Już zaczęłam malować, ale kolor mi nie siadł, więc starłam palcem. La, 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 la. Wspaniale. I ostatni produkt, bardzo przydatny, który oczywiście, kiedy Julia mi go pokazała, powiedziałam, że jest niepotrzebny. I są to iskry. I tutaj oczywiście nie możemy przesadzać. Odrobinkę tylko. Także przypadkiem nie rozpadł się po całej twarzy. Mogłybyśmy zostać wzięte za niepoważne. A tego oczywiście nikt by nie chciał, nie? Gitara. Chociaż to światło jest dosyć żółte, ale... ale ja się błyszczę. Jak to się mówi w internetach, próba testu. Spróbujmy. To ma w ogóle tutaj takie zapięcie. Takie o... No już od tej strony mi się nie rozepnie. Ale jestem mega ciekawa tego efektu. Myślę, że na całej długości będzie ok, tylko te doły będą jakieś takie dziwne. Tutaj są na końcu gumeczki do spięcia loka. O jeez. Czy ja opowiadałam kiedyś o przygotowaniach do balu gimnazjalnego? Opowiadałam? Lu.
Więc wymarzyłam sobie, że będę miała loczki. Mojej mamy akurat nie było, była ani siostry, tylko ja byłam z tatą i wzięłam takie wałki, jakie znalazłam w domu i to były takie mega cienkie wałeczki. Cały łeb sobie tego nakręciłam na noc i następnego dnia, dopiero pół godziny przed wyjściem, postanowiłam zdjąć te wałki. Zdjęłam i moje długie włosy były tej długości, takie sprężynki. Wyglądałam jak taka typowa po prostu Piggy z sitcomów. Było to dramatyczne. Było coś tak strasznego. No ale w ogóle nie wyglądałam wtedy jak... No to nie był szczyt moich możliwości. Przepoczwarzałam się bardzo długo. Tak to wspominam. Jesus. Jeszcze tylko 3. Bo próbowałam na skarpetkę, bo znajoma mi radziła na skarpetkę. Jezu! Pamiętasz? Jak zdjęłam te skarpetki? A to w ogóle co tutaj się zadziało w tym? Ja to podziwiam, że ty mogłaś w tym spać, jak się w tym nie wyspała. Może dlatego miałam takie koszmary straszne, dramatyczne. Ale nie martw się, nie będę opowiadać, co ale mi się śniło. Ale leżałaś na tych... Na znak? Czy na buzi spała? Ja nigdy nie śpię na twarzy, ja zawsze śpię na znak. Ja może ci się w tym nie wyspała. Nigdy. Jezu. Boję się to zdjąć z głowy. Jakbym wiano zdejmował. Jaki kulis. Jaki dramat. Jezu. Tego nikt nie przewidział, że te włosy są takie przyklapnięte przy łbie. Może trzeba rozczesać? Może trzeba ten kantus psikać? Może ci zaraz ułożę włosy, co? Nie, a co? Znaczy one są fajnie pofarbane, one są przypuszczone na górze. No a jakie mają być? Którzy tam w YouTubach lubią sobie tak sobie przylizać. No ale zobacz, ja zaraz wezmę puder do włosów, coś tam nasram pod tą... Nasram zaraz na skalp czymś i będzie. Ale są przyklapnięte, nie uważasz? Ale co ja mogę teraz... Ale... Oj, ładnie pachną, uwielbiam zapach włosów takich. Czystych, umytych, świeżych. Jedyny mój sposób na skrótowe loki w takim razie to zagonić cię do lokówki na 15 minut. Zobacz jakie sprężynki. Może ci powiem na odwrót, nie kłaść tak, tylko że pod włosy i dopiero pleść na tym, żeby ta góra nie była taka sklapnięta. No gdzieś tam te loki, gdzieś tam... A spłukałaś dobrze odżywkę do włosów? Tak. Oczywiście. Suchy szampon jest tam gdzieś w szafce. Idę powalczę z tymi włosami, a potem powalczę z muzyką we vlogu. Kiedyś w tej szafce, w tej pierwszej szufladzie były różne rzeczy typu ładowarki do kamer, a właśnie muszę podłączyć kamerę i... Odsuwam, a zapomniałam, że tu mój badylarski zestaw pierścieni normalnie na mnie czeka. Taki organizer dorwałam, ale jednak wydaje mi się, że wygląda to po prostu bardzo źle. Szukam czegoś bardziej eleganckiego. No, żeby stać na zewnątrz, to jest brzydki, bo to wygląda no po prostu brzydko. Ale nic eleganckiego nie ma, są tylko takie brzydale. Nie no. Musisz szukać, znaleźć sobie taką starą szkatułę. Będzie... Signet Badilary. Starą szkatułę mam tutaj. Nie chciałam powiedzieć, że... Najpiękniejszą, starą, bardzo starą. To są ładne rzeczy. W tle odbija się moje udo. No nic, nie o tym jest to vlog. Ale biało. Biało, biało, sięguna, chyba. Idziemy na kolację, pojeść coś dobrego. No. Idziemy do takiego nowego mięsnego formatu na Saskiej Kępie. A! Powiem wam, że Saska Kępa bardzo średnio odśnieżona. Wręcz bym powiedziała, czaskowski! Ale było gdzie zaparkować. Ale nadal twierdzę, Czaskowski! Gdzie Czaskowski z łopatą?
Bo ja sobie założyłam buciki. Buciki sobie założyłam. I się dziwię, że mi blisko. Stała się rzecz absolutnie niebywała. Jesteśmy pierwsze, choć ostatnio słyszałam świetną teorię, że nie ma czegoś takiego jak spóźnianie się. Jest tylko przychodzenie we właściwym dla siebie czasie. Dziękujemy. Bo ty byś nigdy nie przyszła. Leniwa. Co tutaj mamy? Proszę opowiadać. Pan kelner poszedł, ale proszę opowiadać. Jest to babka kaszankowa. Jest to ciasto czekoladowe. Tak, dokładnie. Z belgijską czekoladą. Tak. Z musem z jabłka oraz... I spodem z żelki morelowej. Tak, dokładnie. Haribo. Smacznego! Uczucie jakby taką... No, no. Kroi się, to jest takie wrażenie... jakby pana kotę się kroiło. Tak. O, tak? A spodziewasz się, że będzie... Tak, dokładnie. No, a jest konstytucja pana kota. No, próbujemy. Jakaś jest w niej świeżość. Powiem tak, poprawienie jest fajne, takie jak mi się podoba. Chociaż ta konsystencja jest zdecydowanie... Jest, nie? No, bo ona niestety, ja wywołałem wilka z lasu. Tak. Tą pana kotą, nie? Tak, dokładnie. No, aż takie... Wiedziałem. Jest wrażenie po prostu, jakby się jadło deser, ale jest... Bo tak naprawdę jest taka konsystencja trochę... Ja bym powiedziała, że konsystencja trochę szpiku jest. Ale to ona, wiecie co? To ja tutaj. Ona się tutaj już jest kasza. No. Ale tak, no. Jaka jest ocena tej kaszanki? To może będzie zgodnie. Na 10. No. Teraz jest wolna, nie? 1,6? Taka czerwona jest tam. Tylko wiecie, no, szóstka to musi być. 4,5. Bo w smaku jest bardzo dobra. Jest pieprzna, jest słona. Jest też słodka trochę. Ja wolę, jak tej kaszy jest trochę więcej. Tak, faktycznie. I te tutaj kawałki słoninki były bardzo dobre. Ja na przykład lubię kawałki wątróbki w kaszance. A ja właśnie już nie przepadam. No to jest, to zawsze są dwie grupy, ale... Dwie szkoły. Ale ta konsystencja jest, to jest naprawdę konsystencja, jakby to był mus czekoladowy. No, dokładnie, no. To jest dysonans. Jakby robili mus. Jest dysonans, no. A to jest dziwne, bo jest mało kaszy bardzo. Nigdy nie zadam takiej kaszanki, ale jest bardzo dobra. Trochę mogłeś więcej tego habanero. Ona by była świetna do smarowania. Tak. Kanapki. Powiem ci, że to jest lepsze niż sztuka teatralna. Na pewno ci nie zawiedzie. Buduję w pierefretkę. Takie jest super, dzięki. To jest dla mnie, a to dla reszty. To co, od czego zaczynamy? Od tłuszczy szkół? No jest taki piękny. Ja to bym... Jeszcze zostajemy. No dobrze, to próbujemy z pan. Czemu tak centralnie na mnie ustawia? Mocno kwaśny jest. No i co? Czyli jest mocno zrezygnowany, nie? No. Te frytki są genialne. Zaskoczę was, chyba pokada. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony smak. Czekajcie, trzeba jeszcze badać tej szansy. Dalej. Może z tym demiglasem? Na pewno smaka oryginalny. Jest mega oryginalny. Jest i tylko po prostu mega odróżni. Jest tak naprawdę, w sensie chyba nigdy nie... Nie jadłem tak sezonowanego. W tym momencie myślę sobie... W sumie chyba tamte były średnio sezonowane. Jak mam solą kawałek, to jest mega. Śmieszne jest to, że dla mnie muszę na końcu języka na goryczkę. Czujesz to? Czujesz? Czułaś tę goryczkę? Ja potrzebuję więcej soli. Chyba trzeba poprosić pana.
I jego łokieć. Daj fasuli łokieć. I to mamy co? No hiszpański. Nie, hiszpański. Nie, to jest Hiszpania. Dobra, będziemy zaraz pytać. To co jedliśmy? I'm sorry. Znaczy zawsze wchodzi. Mhm. Eczko. Tyś tam, tworzy się w tyś. Za tą ladą pełną jest taki mięsa. Zynie, uśmiechnij się do kamery. Ale uśmiechnąłeś się, czy tak sobie po prostu zajrzałeś? Uśmiechnąłem się, nie widziałaś? Wsadzam obiektywy. Jak fantazyjnie te widelczyki jakby. Jak się mówi na to? Reptilianin. To jest jakby trójko z tych widelców. Czy od razu jeszcze dwa? Weźmy jeszcze od razu dwa. Dobra pasta pistacjowa. Nie tylko ma kolor, ale też smakuje pistacjami. Ja ci chcę oddać po prostu, wiem, że to byś miał. No, dziękuję. Żadne, a może jednak chcesz? Żadne. Ale żałuję, że nie mam języka jak mur pojak. Ale gdyby ta masa była taka lodowa. Słuchaj, nie, to już w ogóle rozpierdolę. Słuchaj, tutaj pracują reptilianie, a ty masz szatana. Szatana z Antarktydy w sercu. Bardzo masz rację. Bardzo by było dobre. Tak, ale jakby mnie na róg, chłopak z Kalernaru. Ale wyobraź sobie, chcesz jakiś Napol, Kalabria. Wiesz, taka włoska nonna bierze takiego ptyla, rozcina go, bierze łyżę tych pistakio gelato, tak trzeba wyżyczyć, nie? Zamyka i ci daje papierem. Ty mówisz, może coś słodkiego, no je pso. Nie, od razu napierdalasz jej rękę do nadgarstka. Tak, dokładnie. Bo ci się myli, bo nawet jej ręce przesiąknięte tą słodkością. I wszędzie ci się napijesz kawy, jest zajebista. Przy okazji mały wypad na sanki. Będę budzić sobie dziecięcą radość. A pojedziemy później na gorącą czekoladę. Dan, dan, dan. Tak. To jest złe połączenie po takiej kolacji gorącej czekolady. Ale przecież niektórzy serwują wołowinę z czekoladą. No wiem, ale wiesz. Chodź. Boże. Pociągnąć się? Nie, na razie zadbaj o to, żeby mi się nie wywaliła. Tam jeżdżą dzieci. Tu idzie kolejne dziecko z sangalami. A i lubicie jeździć na sankach? Ja bardzo lubię jeździć na sankach. Jeszcze bardziej na nartach. Na snowboardzie jeszcze nie jeździłam nigdy. Ale kto wie. Zaraz zobaczymy. Och. Tam jest chętna. On nie wie, co się dzieje. Gdzie on jest? W ogóle co on tu robi? Co tu się dzieje? Gdzie go przywiozły? Czy on żyje 15 lat, dlatego że on tyle chodzi? 16 prawie. No i co? Po pierwsze to wjadę w dziecko, a po drugie nie jeździła milion lat. 5000 lat. To jedź tak, żeby nie wjechać w nikogo. Ono samo mi wejdzie pod płozę. Nie wejdzie, bo jest z rodzicami. Nogi na prosto chyba powinnaś mieć. Idzie renifer. I co, nie boisz się? Czego, zjechać? No. Nie, jedziemy na wielką krokiem. Ja
zimno, śnieg, zima, a my, bo, co tu masz? Bo nie tu! Jemy lody. Bo liczy się w życiu balans. Zaszczęło nam się lodów. Rozumiecie, po kolacji był spacer, po spacerze sanki, lody, wysoko. Ostatni. Ja tu spaliłam na tych sankach. Ale szkoda. Musimy do samochodu szłyśmy. Długo. I. No. Czyli co ostatnio pisałyście w komentarzach, że zabawne jesteśmy. Śmieszne. Parta. Jedziemy, bo do domu daleko. Polecamy wam knajpę. Lasteczki, no. Lasteczki zdecydowanie tak. Zdały egzamin. Tylko tam trzeba zarezerwować stolik. Nie macie tylko maksymalnie 2 godziny, bo tam jest mało stolików. A ja liczę wypierdalać każą. Dosłownie. Kurwa, stek 1000 zł za kilo. Oni mi każą, oni mi mówią. Także polecamy. Szczególnie jak jesteście z Szaszkiej Kępy. Kompy. Tylko kompy? Tylko się na kompie to idzie. Wiem, odziana jestem w szalik jak babuszka. Do widzenia Państwu. Trzymajcie się, kochani. Kocham Was bardzo serdecznie. Komentujcie. Lajkujcie. I subskrybujcie. Niech to hula. Niech to hula. Bo jak się zniechęcimy, wiecie, na co nas stać. To Was będzie nudził. Pa, pa.